Google ostatnio stwierdził, że kończy ze śledzeniem użytkowników, a jeżeli zmiany, które proponują, wejdą w życie, to korzystanie z VPN-a może nagle stać się zupełnie bezsensowne. Czy firmy Big Tech wreszcie staną po stronie ochrony prywatności swoich użytkowników, czy może mają w tym jakiś inny interes? Postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania w tym filmie. Powstał on ze względu na komentarz jednego z moich widzów pod poprzednim zeszłotygodniowym filmem na temat przeglądarek, który polecam w pierwszej kolejności obejrzeć. Jeżeli pojawią się jakieś pytania związane z tym filmem albo propozycje co do tematów przyszłych filmów, to zachęcam do umieszczania ich w komentarzu ze względu na to, że bardzo mi pomagają w doborze przyszłych tematów i wymierzeniem tego, co Wam się najbardziej podoba i co Was bardziej interesuje, a co mniej. W zeszłym tygodniu wspomniałem dosłownie jednym zdaniem o tym, że cookies zostają powoli zastępowane przez Federated Learning Cohorts, czyli technologię, która jest znacznie bardziej nowoczesna i bardziej zaawansowana i również będzie służyła, no właśnie, według Google ochronie prywatności. Zaraz sprawdzimy, jak to dokładnie będzie działało, bo na pierwszy rzut oka technologia wydaje się bardzo przyjazna dla użytkowników. Jest to tak naprawdę nie jedna zmiana technologiczna w sposobie śledzenia użytkowników, ale cały pakiet reform polegających na zmniejszeniu ilości danych, które będą dostępne dla twórców stron internetowych. Wcześniej, tydzień temu wspominałem, że przeglądarki są profilowane na podstawie swoich unikalnych charakterystyk i ustawień, jakie mają poukładane, czyli po wejściu na stronę, tak w dużym streszczeniu, jeżeli tam jest zawarty jakiś tracker, przeglądarka będzie natychmiast profilowana i taki tracker będzie próbował znaleźć charakterystyczne sposoby zachowania danej przeglądarki albo jakieś szczególne dla niej ustawienia i potem, jeżeli zauważy te same ustawienia na różnych stronach, będzie w stanie, używając kombinacji tych ustawień, zidentyfikować daną przeglądarkę. I wbrew pozorom nie jest wcale tak trudno w milionach albo dziesiątkach milionów przeglądarek znaleźć tą jedną konkretną. Jeżeli dany użytkownik jest zalogowany na ileś witryn albo korzysta z tej przeglądarki już jakiś czas, modyfikował sobie ustawienia, czy nie daj Boże ma jakieś wgrane wtyczki, które mają chronić jego prywatność, a w rzeczywistości sprawiają, że łatwiej jest tą przeglądarkę sprofilować, bo to daje jej jakieś wyjątkowe zachowania, które odróżniają ją od pozostałych przeglądarek. Dlatego wtedy też stwierdziłem, że lepiej jest nie dotykać się ustawień, jeżeli nie wie się dokładnie, co się robi. Google stwierdził więc, że będzie chronić prywatność swoich użytkowników i w przyszłych wersjach Chroma będzie dostępny ograniczony budżet informacji, jaki można będzie pozyskać na temat danej przeglądarki, bo niektóre z nich mogą być faktycznie użyteczne, na przykład dane co do wielkości okienka mogą być używane do profilowania danej przeglądarki, ale mogą być również wykorzystane do na przykład odpowiedniego skalowania, albo niektóre aplikacje po prostu muszą wiedzieć, jakiego rozmiaru jest to okienko przeglądarki, żeby odpowiednio rozmieścić różne elementy na ekranie. I to samo praktycznie się tyczy wielu różnych tych danych, które potem są wykorzystywane do profilowania. One w większości przypadków mają jakieś faktyczne zastosowanie w niektórych przypadkach i faktycznie czasami mogą udostępniać niektóre funkcje. Dlatego Google wymyślił, że będzie ograniczać ilość tych danych, które będą dostępne. Czyli na przykład jedna strona internetowa rzadko potrzebuje wiedzieć dokładnie, jaki jest system operacyjny, wielkość okienka, zainstalowane wtyczki i bilion innych danych, jakie są dostępne na temat przeglądarki praktycznie natychmiast po wejściu na stronę. Teraz ta ilość danych, która będzie dla niego dostępna, będzie ograniczona, czyli efektem tego będzie, że tych danych będzie zbyt mało, żeby sprofilować daną przeglądarkę, przynajmniej tak ma być w założeniu, bo nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów, a ma być ich na tyle dużo, żeby funkcje, które są faktycznie użyteczne dla użytkowników, nadal funkcjonowały bez zarzutów. Nadal część tych danych będzie wysyłana do strony, ale jeżeli strona poprosi o zbyt dużo tych danych, no to prawdopodobnie będzie chciała użytkownika sprofilować, więc takie zapytania będą blokowane przez Google Chroma w przyszłych wersjach.
To tyczy się również adresu IP. Jest nowa technologia, którą nazywają IP blindness, czyli takim założeniem, że w większości przypadków strony internetowe nie potrzebują za bardzo adresu IP danego użytkownika, żeby poprawnie funkcjonować. Więc z założenia będą się starali. Nie wiem jeszcze w jaki sposób technicznie, to jest trochę dziwne rozwiązanie, jakby się nad nim tak technicznie zastanowić, ale teoretycznie ma to funkcjonować tak, że ten adres IP ma być podawany tym stronom internetowym jak najrzadziej. Dlatego wspomniałem na początku, że używanie VPN-a może stać się bezsensowne, bo tak naprawdę praktycznie jedyną funkcją, przynajmniej dla prywatności VPN-a, jest to, że zmienia Twój adres IP. Więc jeżeli strony internetowe nawet bez użycia VPN-a nie będą miały w ogóle dostępu do adresu IP, to wtedy nie będzie można, nie będzie w ogóle trzeba tych VPN-ów używać, nie będą tak naprawdę do niczego potrzebne. Te wszystkie zmiany wydają się na pierwszy rzut oka świetne dla użytkownika i, no i sprawiają przecież, że strony internetowe nie będą mogły śledzić tego użytkownika, nie będą mogły profilować jego przeglądarki, będzie ograniczony budżet danych. No to czy może tu być jakaś dziura w całym? Czy Google faktycznie teraz przeszedł na stronę użytkowników i będzie bardzo przejęty ich prywatnością? Trzeba się zastanowić w pierwszej kolejności, po co Google to robi i po co wszystkie tak naprawdę inne firmy technologiczne w tym momencie robią praktycznie, wykorzystują praktycznie tą samą strategię. To znaczy starają się pozować na firmy, które bardzo przejmują się prywatnością swoich użytkowników i nie sprzedają ich danych, nie zbierają tych danych, kiedy w rzeczywistości sytuacja może wcale nie wyglądać tak różowo, jak wygląda na ich materiałach marketingowych. Tą samą strategię stosuje w tym momencie Apple i wyjątkowo nieudolnie próbował stosować ją Facebook. Trzeba się zastanowić, po co Google w ogóle to robi? Jaki Google może mieć interes w tym, żeby tworzyć tą wielką kampanię, żeby tworzyć tą nową technologię i po co oni tak naprawdę zdają się zabijać biznes, z którego żyją, no bo żyją przecież ze sprzedawania Twoich danych, żyją z tego, żeby te dane, żeby zebrać jak największą ilość tych danych, no to po co w takim razie eliminują część tych danych, po co teraz jest ten ograniczony budżet zbierania danych? Otóż jest to stworzona strategia, żeby te dane były niedostępne dla małych reklamodawców, żeby nie były dostępne dla stron internetowych, na które wchodzisz. One będą miały ograniczony budżet tych danych, które mogą na Twój temat pozyskać, ale Google będzie profilować Cię na zupełnie inne sposoby. Właśnie dzięki technologii, która nazywa się Federated Learning of Cohorts. Czym są te właśnie federowane uczenie się kohort? To znaczy, że użytkownicy będą dzieleni na jakieś niewielkie grupy, nie wiemy dokładnie jak duże, w tym momencie nie jest to określone. I w tym momencie dzieją się testy, z tego co pamiętam, te grupy były wielkości co najwyżej kilkuset użytkowników, a co najmniej kilkudziesięciu. W każdym razie wygląda to tak, że przeglądarka sama w sobie będzie skanować praktycznie każdą aktywność użytkownika i na tej podstawie przyporządkowywać go do jakiejś grupy innych ludzi, którzy zachowują się podobnie do niego. Efekt tego jest taki, że teraz każdy mały reklamodawca, każdy ktoś, kto będzie się chciał zareklamować w internecie, będzie musiał przyjść do Google'a, żeby sprofilować swoje reklamy pod użytkowników Chroma, bo cała reszta tych reklamodawców nie będzie miała za bardzo dostępu do tych danych, tak? Będzie miała ten ograniczony budżet. Ale Google nie będzie ograniczać swojego budżetu, on będzie wręcz wykorzystywać znacznie większą ilość danych do tworzenia tej kohorty. Każda ta grupa będzie tworzona nie tylko ze względu na to, jak ich przeglądarka jest poukładana, jak jest ustawiona, jak ten użytkownik się zachowuje, ale również będzie w to włączone znacznie więcej danych niż dotychczas zwykłe strony internetowe mogły pozyskać na Twój temat. Chociażby Twoja historia przeglądania, może Twoja historia wyszukiwań w Google, skoro to będzie identyfikator przepisywany przez Google'a Tobie, no to czemu by nie włączyć do tego historii wyszukiwań? No to przecież bardzo dobre narzędzie do profilowania. Może również historię oglądania z YouTube'a. Może tu być zawartych mnóstwo identyfikatorów, które
przypisują cię do danej do danej grupy, tak? Kohorta to jest bardzo nieprzyjemne słowo, nie wiem czemu akurat tego słowa użyli. W każdym razie ilość tych danych, jaka będzie konieczna do przyporządkowania danego użytkownika do konkretnej grupy, może być tak naprawdę nieograniczona i może zawierać wszystko, co Google zbiera na Twój temat, a nie tylko to, co zostało zebrane na podstawie Twoich wizyt na danych stronach internetowych. Może to być na przykład nawet w przyszłości, nie wiem, Twoje DNA. Google ma bardzo duży udział w firmie 23andMe, do której mnóstwo ludzi płaci, żeby wysłać im swoje DNA, więc może w przyszłości będą w stanie to powiązać. Również Google ostatnio przejął firmę Fitbit, znaczy już parę miesięcy temu, która zajmuje się produkcją takich smartwatchy sportowych, czyli może na podstawie nawet Twojej aktywności fizycznej będziesz przyporządkowany do jakiejś konkretnej grupy. Jeżeli korzystasz z Androida, to może na podstawie Twoich aplikacji albo nawet Twojej historii lokalizacji, jeżeli korzystasz z Google Mapsa, może jeżeli, nie wiem, powiedzmy, będziesz w danym miejscu, w danym konkretnym czasie, załóżmy, nie wiem, może jeżeli na przykład pójdziesz na jakiś protest i Google skoreluje miejsce i czas tego protestu, to zostaniesz przypisany do tej grupy, w której są ci ludzie protestujący razem z tobą i w przyszłości na przykład, co jeżeli Google stwierdzi, że okej, tej grupie nie będziemy pokazywać niektórych wyników wyszukiwania, bo ta grupa nam się nie podoba i z tą grupą się nie zgadzamy. Albo tym lepiej, będziemy pokazywać im wszystkie wyniki wyszukiwania, ale tylko parę pozycji niżej. I z tego względu będzie znacznie niższa szansa, że na to klikną, że znacznie niższa szansa, że zwrócą na takie wyniki uwagę. Przez to można skutecznie manipulować bardzo dużymi grupami osób i bardzo precyzyjnymi grupami osób, bo teraz będzie, tak jak mówiłem, znacznie większa grupa danych, znacznie większa ilość danych, która będzie mogła być wykorzystana do stworzenia tego profilu na Twój temat i do przyporządkowania Cię do konkretnej grupy. Poza tym jest mnóstwo wątpliwości, jakie przynajmniej ja mam na temat Federated Learning of Cohorts i mnóstwo detali, które nie są jeszcze do końca znane, aczkolwiek mogą tworzyć mnóstwo problemów w przyszłości, chociażby Czy moja grupa, tak, moja kohorta, do której należę, będzie natychmiast wysyłana do danej strony internetowej, żeby kiedy na nią wejdę, tak, żeby mogła spersonalizować ją dla mnie? Czy to będzie dana dostępna tylko dla Google'a? Bo jeżeli będzie wysyłana do tej strony, no to czy chciałbyś, żeby każda strona, na którą wchodzisz, znała natychmiast po Twoim wejściu, wiedziała, kim jesteś, znała Twoją historię przeglądania, tak naprawdę, gdzie była w stanie mniej więcej przewidzieć, gdzie byłeś, co robisz, kim jesteś. Tak naprawdę musisz pokazać taki swój, wiesz, cyfrowy paszport przed wejściem na każdą stronę internetową. Takie dzielenie ludzi na jakieś konkretne grupy powoduje mnóstwo możliwości różnych nadużyć. Chociażby co jeżeli, już powiedziałem o przykładzie z protestem, ale co jeżeli Google stwierdzi, że nie będzie pokazywać niektórych wyników w wyszukiwarce albo na YouTubie, albo gdziekolwiek indziej, będzie dyskryminować jakąś konkretną grupę, chociażby, nie wiem, może grupę zawodową, może nie będzie pokazywać niektórych informacji dziennikarzom, jeżeli nie będzie dla nich wyjątkowo wygodna ta informacja, może nie będzie ich pokazywać policji, politykom, komukolwiek innemu, nie wiem, sędziom. To jest gigantyczna machina, która może wpływać na jeszcze większą kontrolę tego przepływu informacji w internecie i jeszcze większy monopol na tym polu, który już Google sobie wytworzył. I w ten sposób, no nie wiem, ja mam mnóstwo skojarzeń historycznych z tym, jak to, czym się kończy takie dzielenie ludzi na grupy i potem jakaś dana duża organizacja jest w stanie decydować, jakie informacje nie chcemy, żeby trafiały do danej grupy, a jakie informacje chcemy, żeby trafiały do danej grupy i jak łatwo jest ludzi nie tylko kategoryzować, ale dzielić właśnie na te kohorty, ale też po prostu manipulować danymi grupami, czy to zawodowymi, czy to etnicznymi, religijnymi, jakimikolwiek innymi, może grupami nawet ideologicznymi, co jeżeli na przykład Google w pewnym momencie stwierdzi, że nie podoba mu się to, jak myślisz o polityce, powiedzmy, i stwierdzi, że będzie niżej wyświetlać niektóre wyniki, albo wyżej będzie wyświetlać wyniki, które są bliżej ideologicznie
opcji, którą ta korporacja popiera. Były już takie przypadki w Stanach Zjednoczonych i może w przyszłości zrobię również film o specjalnej dywizji Google'a, która nazywa się Jigsaw, czyli sztucznej inteligencji, która uczy się w teorii rozpoznawać fake newsy, a w rzeczywistości wybiera po prostu wiadomości, które są wygodne politycznie albo niewygodne politycznie, i na tej podstawie decyduje, czy powinny być wyświetlane niektórym grupom, albo czy powinny być ukryte dla niektórych grup. Był również przypadek, że wyniki wyszukiwania w Google były manipulowane dla osób, które były identyfikowane jako potencjalni terroryści muzułmańscy. I takie osoby miały zupełnie inne wyniki na Google potem niż osoby, które nie były tak zidentyfikowane. I w ten sposób Google starał się manipulować nimi ideologicznie. I oczywiście to jest bardzo silny argument, że tak, no, chcemy, żeby bezpieczeństwo zapewniać, tak, że tacy ludzie są niebezpieczni, więc musimy przecież wykorzystywać manipulację i cenzurę, no bo jeżeli zostaniesz zidentyfikowany jako ktoś niebezpieczny, o niebezpiecznych poglądach, no to dobrze jest wręcz ciebie ocenzurować i ograniczyć ci dostęp do informacji świata zewnętrznego, jeżeli mamy taką władzę. Szczególnie, że nie jest to proces manualny, który również może prowadzić do wielu nadużyć, ale proces automatyczny, którym zajmuje się sztuczna inteligencja. Więc w którymś momencie sztuczna inteligencja może powiedzieć: hej, nie podobają mi się twoje poglądy, teraz rozpocznę kampanię manipulacji stworzoną specjalnie pod ciebie. Kampanię, która będzie celować dokładnie w ciebie i będzie tak efektywna, że nawet nie będziesz w stanie jej zauważyć. Jak podaję taki argument w ogóle tak w prawdziwym życiu, rozmawiając z niektórymi ludźmi, to część osób twierdzi, że jest w jakiś sposób odporna na taką manipulację w mediach, co wydaje mi się szczerze, że ludzie, którzy tak odpowiadają, są najbardziej podatni właśnie na tą manipulację. Jeżeli nie zauważają, jak łatwo zmienić, właśnie nie pokazując im niektórych informacji, ukrywając niektóre informacje, albo po prostu sprawiając, że pojawiają się troszeczkę niżej, że są chociaż troszeczkę trudniejsze do znalezienia, jak bardzo może to wpłynąć na ich tok myślenia. I jeżeli teraz sobie też pomyślałeś, że no, zmiana takich wyników wyszukiwań mnie nie dotknie, to wydaje mi się, że no zadaj sobie pytanie, jak bardzo polegasz chociażby na swojej wyszukiwarce, czy jest to Google, czy może polegasz na innych platformach wielkiej technologii, jak YouTube, jak Facebook, do dostarczania ci wiadomości i do wybierania, co jest dla ciebie właściwe, a co nie. Bo w ten sposób dajesz im właśnie tą władzę, żeby ciągle manipulować cię małymi kroczkami w kierunku jakiejś ich narracji, jaką sobie wybrali. Poza tym trzeba zauważyć jeszcze jeden dosyć istotny aspekt tego wszystkiego. Otóż ten system znacząco utrudni mi i każdej innej osobie, która chce jakoś promować zachowania, które zwiększają prywatność ogólnie jak największej ilości osób w internecie, bo jego działanie jest znacznie bardziej skomplikowane do zrozumienia, tak? Działanie Federated Learning of Cohorts nie jest wcale jakoś wyjątkowo proste. Ja też tutaj bardzo dużo to uprościłem i bardzo to streściłem dla łatwiejszego oglądania filmu, tak? I znacznie łatwiej jest wyjaśnić, mi się wydaje, fingerprinting niż Federated Learning of Cohorts, tak? I to sprawia, że to staje się znacznie bardziej skomplikowane do wyjaśnienia i znacznie bardziej proste do znacznie prostsze do wykrzywienia i pokazania jako coś, co ma faktycznie działać dla użytkowników, jako coś, co faktycznie ma chronić prywatność tych użytkowników, kiedy rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. Tylko zakomunikowanie tego, jak faktycznie jest w rzeczywistości, staje się coraz trudniejsze i wydaje mi się, że to jest absolutnie celowe. Natomiast zwracam tylko na to uwagę, że poziom tego skomplikowania sprawia, że wydaje mi się, że ludzi coraz mniej to będzie w przyszłości interesować, a szczególnie jeżeli te firmy, jeżeli Google mówi im, no, my dbamy o waszą prywatność, Apple mówi, no, iPhone równa się prywatność, tak? I ludzie nie myślą za bardzo więcej na ten temat, tylko o, tak powiedziała korporacja, zrobili parę fajnych reklam, no to tak na pewno jest. Szczególnie jeżeli technologia, która za tym stoi, jest wyjątkowo złożona i nie za bardzo jeszcze wiadomo, jak wyewoluuje w przyszłości, jest w tej chwili w eksperymentalnym stanie i będzie wprowadzana stopniowo przez najbliższe kilka lat. I taki proces jest po prostu znacznie łatwiejszy do sprzedania w mediach, i to jest coś, co jest
takim bardzo podstępnym zagraniem, mi się wydaje, po prostu na mediach. Tak na koniec chciałbym mniej więcej powiedzieć, że wydaje mi się, że świat byłby lepszy tak ogólnie, jeżeli nie byłoby masowego zbierania danych na temat zwykłych ludzi, jeżeli nie byłoby tych potentatów, które budują swoje imperium na danych osobowych zbieranych na temat nas wszystkich. Wydaje mi się, że są modele personalizacji, nie tylko reklam, ale też ogólnie stron internetowych, które nie wykorzystują użytkowników, a nadal mogą być dochodowe. Nie wiem, może podam tutaj przykład takiego DuckDuckGo, jeżeli chodzi o technologię samą w sobie, tak? DuckDuckGo wyświetla reklamy na podstawie Twojego wyszukiwania, ale tylko tego, które wpisałeś w tym momencie, tak? Czyli te wyniki wyszukiwania nie są personalizowane pod Ciebie, nie będą potem wykorzystywane do manipulacji, bo ktokolwiek by nie wpisał takiej samej frazy, dostałby taki sam wynik i dostałby takie same reklamy. I te reklamy mogą być personalizowane ze względu na to, co wpisałeś, ale nie będą śledzić Cię potem na innych stronach, nie będą budować modelu tego, jak się zachowujesz i przypisywać Cię do jakiejś grupy. Nie rodzi to tych wszystkich zagrożeń, o których wspomniałem wcześniej, a tym samym sprawia, że nadal personalizacja jest możliwa. Tak samo wydaje mi się, że Brave ma przeglądarka Brave Browser i Brave Search, w której jeszcze nie wyświetlają się reklamy, ale jest to wersja beta, więc domyślam się, że w przyszłości będą. Również ma model, który jest znacznie bardziej skomplikowany, ale tym samym jest stworzony z myślą po prostu o użytkownikach i również występuje tam personalizacja reklam, ale odbywa się ona na urządzeniu użytkownika. Czyli tak technicznie upraszczając rzecz, reklamy, taka jakaś pula reklam jest pobierana przez Twoje urządzenie, po czym Twoje urządzenie, na Twoim urządzeniu jest jakiś tam dobór tych reklam się odbywa. Czyli one nadal są personalizowane, ale nie śledzą Cię, nie budują modelu na Twój temat i potem wysyłają go do jakiejś korporacji, tylko nikt tak naprawdę nie wie, co dokładnie Tobie się wyświetliło. W każdym razie chciałbym po prostu zwrócić uwagę, że Google próbuje monopolizować nadal rynek reklam w internecie i tworzy teraz taką sytuację, w której wszyscy reklamodawcy, którzy będą chcieli personalizować swoje reklamy bardzo dokładnie na podstawie tych modeli, które Google tworzy i absurdalnej ilości danych, które mogą również zawierać właśnie biometrię, może nawet Twoje DNA, może Twoje dane na temat tego, jak się ruszasz, czy nie wiem, czy uprawiasz sport, czy nie, tak? Wszelkie te dane będzie trzeba się zwrócić do Google'a i Google będzie miał monopol na te dane, więc to, co tak naprawdę robi, to sprawia, że inni nie będą mieć dostępu do tych danych i tylko oni będą zbierać absurdalną ilość danych na temat użytkowników, po czym reklamodawcy będą mogli zwrócić się tylko do Google'a, żeby dostać jakiś tam dostęp do tych danych, tak? Nie będą mogli, nie wiem, zastanowić się i podjąć odpowiedzialnego wyboru, no, gdzie to się zareklamować. No nie, żeby spersonalizować swoje reklamy do absurdalnych poziomów, będzie trzeba zawsze zwrócić się do jakiegoś Google'a. I to samo stara się zrobić Apple i Facebook tak naprawdę. To są troszeczkę bardziej skomplikowane kwestie, bo tutaj poruszyłem kwestię tylko jednej technologii, ale i Apple i Facebook chronią dane użytkowników od innych firm, od mniejszych firm i zupełnie nie chronią tych danych od siebie. Czyli te dane są, dane użytkowników są z założenia wysyłane do Apple'a, do Facebooka, do Google'a, tylko starają się te firmy, żeby inni gracze na rynku, jakieś mniejsze firmy, nie miały nigdy do nich dostępu, żeby tak naprawdę chronić tą prywatność użytkowników przed małymi firmami, ale nie przed tymi monopolistami, nie przed gigantycznymi graczami na tym rynku. Chciałbym po prostu przestrzec na przyszłość, żeby nie wierzyć firmom, które zajmują się zbieraniem danych na temat użytkowników, jak i Apple'owi, który tak naprawdę teoretycznie mówi, że nie sprzedaje tych danych, ale zbiera również ich absurdalną ilość. Oczywiście nie tyle samo co Google i Facebook, ale nadal to robi. I chciałbym również zauważyć, że Federated Learning of Cohorts tworzy mnóstwo nowych zagrożeń, których nie było tu wcześniej, i mnóstwo szans na to, żeby manipulować opiniami osób, żeby manipulować tak ogólnie
decyzjami, jakie podejmuje społeczeństwo, tym, jak myśli, jaka jest aktualnie dominująca narracja w tym społeczeństwie, na manipulowanie może rynkiem akcji przez wyświetlanie niektórych wiadomości wyżej albo wyświetlanie niektórych wiadomości niżej, wpływanie może nawet na jakiś system sądowy, jeżeli taka manipulacja dotknie sędziów, jeżeli manipulacja dotknie polityków, to może wpływanie na decyzje legislacyjne. To wszystko rodzi mnóstwo zagrożeń i one są już do pewnego stopnia zrealizowane. Problem jest taki, że nie ma za bardzo jak sprawdzić, w jakim stopniu ta manipulacja się odbywa, ale już wiemy, że Google z pewnością wpływał na decyzje niektórych osób właśnie przez celowe ukrywanie albo pokazywanie im niektórych wyników w wyszukiwarce chociażby. Wiemy, że Facebook próbował manipulować wynikami wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2016. Mówię tutaj o skandalu z Cambridge Analytica. I te wszystkie rzeczy już się dzieją, więc wydaje mi się, że nadużycia, o których tutaj mówię, trzeba po prostu założyć, że one będą się działy i że jest to po prostu nieuniknione przy korzystaniu z takich technologii. I to jest po prostu kolejny argument za tym, żeby odinstalować Google Chroma i żeby wybić się z tego łańcucha, żeby, polecam obejrzeć mój poprzedni film zeszłotygodniowy na temat blokowania plików cookies. Tam znajduje się lista znacznie lepszych przeglądarek, z których nie tylko pod kątem prywatności, ale również pod kątem funkcjonalnym w mojej opinii. To by było na tyle. Dziękuję. Cześć.